Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Artane. A to jest oczywiście, kolejny odcinek Starbounda. Tak, kolejny odcinek Starbounda, w którym nie wiem jeszcze co będziemy robić, ale zaraz się dowiem. Chcę sobie tutaj tylko popatrzeć, co mi to daje. To mi daje chyba więcej energii. Tak, to mi daje więcej energii. To jest bardzo fajnie. Okej. Dobra, skończyłem. Dobra, skończyłem się wydurniać. A mniej więcej, ale chcę sobie tylko zobaczyć jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, czy ja mam na manipulator table? Ojej, nie mam. O, musiałbym Dura Steel robić. A nie wiem, czy ja mam Dura Steel. Chyba nie mam. Musiałbym mieć titanium bary i pałeczki uranu. Czekajcie, uran mam. Tytanu, no niciula, żebym miał, nie mam w ogóle, ani troszkę. Zaraz to naprawimy, prawdopodobnie, bo chcę sobie zrobić te takie rzeczy, które mi będą dawać. O, Imperium Compound, ile to daje defensa. No to mi daje więcej defensa, tylko że to trzecie chyba mi daje więcej healtha, z tego co kojarzę, więcej życia mi daje. Więc jest teoretycznie no lepszym tym. W ogóle zobaczmy sobie, jakie tu mamy możliwości, co my tu możemy jeszcze poczynić. A może jakąś inną galaktykę w ogóle. Eccentric Star, Radioactive, Frozen, normalnie jak ten. Jak ta bajka z Disneya, czy to nie z Disneya była? Moderate, Risky, Harmless. No, jakiś fajny księżyc. Moderate, czyli nic ciekawego. Moderate, no nie. Harmless. Nie. Moderate, nie. Moderate, nie. No i moderate, czyli no w tym układzie nie mamy czego szukać. Fiery Star. Extreme! Non-breathable atmosphere temp. Temperature dangerously high. Ło, i spadają tutaj te. Ojej, nie wystarczy mi tutaj fuelu. Musimy lecieć na księżyc, na tej planecie, na której jesteśmy. A jesteśmy tu. Gdzie tu jest księżyc? Tu jest księżyc. Lecimy na księżyc, żeby zdobyć trochę paliwa. Ja chciałbym sobie rozbudować na przykład ten statek. Czy ja to mogę jakoś zrobić? Bo ja widziałem, że tutaj. Na pewno to mogę zrobić. 20. Increase its mining power. No tu mamy ten weapon testing site, no ale nie rozwalę na razie tego robocika, bo on jest wciul mocny. Jest bardzo, bardzo mocny. Co mnie do. Nie przekonuje do. Nie mam żadnych próbek biologicznych, to też trzeba będzie uzupełnić, żeby te próbki biologiczne pozyskać. Piksele, no dobra, piksele. Nie chcę pikseli, chcę paliwo. Ojej. Który tu mamy drill użyty? Może mamy jakiś użyty drill? Nie, dobra, to weźmiemy sobie srebrny. I zamienimy za. O, ten pistolet maszynowy. O, a ten jednak jest zużyty, dobra. Spoko. I szukamy szybko jakiegoś źródła. Ło! Ło! Haha. Dobrze, że mam tych rzeczy dużo, tych, które mnie chronią przed różnymi właśnie tego typu. Właśnie tego typu momentami, w których bym mógł łatwo trafić, stracić zdrowie. Bardzo mnie to cieszy, że są takie. O, właśnie jak ta bańka na przykład, która mnie chroni przed tym, żebym głupio nie zginął od upadku. Ło! Ile tego paliwa? Dobra. Jestem ustawiony do końca gry naprawdę na paliwo, nie? Duże złoże, bardzo fajnie. Jestem z tego bardzo rad i polon. Nie no, śmieję się. W sumie jest fajnie, że teraz nagrywam to X-Splitem,
Bo z tego co widziałem, nie psuje się to okno ekwipunku, które wcześniej się psuło dość często. Znaczy, no, że widzieliście jakby, a były jakieś problemy z grafiką, których w rzeczywistości nie było. No ale za to widzę przynajmniej też, że ile mam mniej więcej nagrania. Nie widzę oczywiście timera. O, tu jest na przykład nieskończone źródło tego fuelu. Ale widzę, ile zajmuje materiał na dysku, w sensie. W sumie spoko, bardzo się cieszę z tego, że to widać. No narasta tak 400 na sekundę, myślę. 400 MB oczywiście. Dobra, ile my mamy tego Liquid Aqueous Fuel? 901. No jest tego sporo, aczkolwiek możemy mieć tego jeszcze więcej. Ło! Widzę to. Jakie to jest fajne, że mogę tu stać za ścianą i sobie to wydobywać, nie? To jest bardzo, bardzo przyjemne. Mi się to bardzo podoba. No i pięknie. Każda cząsteczka tego fuelu, tego paliwa, nawija takim fioletowym światłem, sporo bardzo dużym. Człowieku się ogarnij z tym językiem polskim, naprawdę. Sporo bardzo dużo, no. A dużo tego tutaj fuelu jest, to znaczy tego paliwa. Fuelu. Ło. I pierwszy raz mi się zdarzyło zrobić coś takiego, żeby się to nie świeciło, nie? No, tu nic więcej nie znajdę. Dobra, myślę, że z... Ile? O, 1400 praktycznie tego, Aqueous Fuel. Praktycznie 1400 Aqueous Fuel. Myślę, że mogę wyruszyć na podbój kolejnych planet typu tamten Fiery Star, chociaż nie mam ochrony przed wysoką temperaturą, ale mam ochronę przed niską temperaturą, a tam była jedna taka planeta i ona była chyba dangerous, z tego co tam wiem, więc no, spoko. A dobra, doładujemy sobie tutaj o, dać za dużo. Czekajcie, fuel. Sobie to tu zostawię. W razie W, jakbym miał coś gdzieś tam robić. Mamy 723 paliwa. Dangerously low. Oho, myślę, że można lecieć. 203, no dobra, zostało mi 203 paliwa. Postaram się je wykorzystać do końca samego i potem dopiero sobie doładujemy ten 1000 paliwa, który aktualnie mam. A potrzebne mi będzie też trochę tytanu, trochę uranu, żeby zrobić Durasteel, ulepszyć sobie manipulator energii i być może jeszcze coś tam ulepszę. W ogóle fajnie by było. Fajnie by było. Jakby. Można było jeszcze bardziej ulepszyć statek. Pewnie to będę mógł później zrobić. Ale na razie muszę mieć 20 sztabek Durasteel. A czy mam tu coś nowego do odkrycia? No nie. Mam Cold Protection, czyli dobrze, bo lecimy na zimną planetę. O, już będziemy na niej lądować, z tego co widzę. Czy ja mam dużo miejsca w ekwipunku? No, nawet dość. Więc w razie W, jakbym coś miał stamtąd zabrać, dużo rzeczy, to mam jak. No dobra, bez względnego gadania. Kopiemy się w głąb. Ło! Lag! Co to się podziało? Ooo. Dobra, czekajcie, bo tu jest dużo węgla. A węgiel mi się przyda do pochodni. No, które będą niezbędne w tym odcinku na pewno, żeby przemierzać te
żeby przemierzać te jaskinie. Tylko nie wiem, czy ja mam przy sobie drewno, żeby zrobić deski. Ło! Coś mnie bije! Idź, zgiń! Dobra, prawie zginąłem. Cell materia. Co to jest? O, a co to? Duży monitor. O, świeć się. Miałem cię zawiesić w domu, głupku. No, mam tu duże rzeczy, które miałem zawiesić w domu. O kurde. Ale chyba nie mam najważniejszego, czyli drewna przy sobie. A nie, mam, dobra. Już myślałem, że gdzieś zgubiłem drewno, które całe miałem przy sobie. I to by się mi wydawało właśnie takie dziwne, że ażbym zgubił drewno. Dobra, mamy tych 53 pochodnie. O, prawie sobie przetestuję pistolet. No, ładnie kara nawet. Znaczy, te stworki tutaj to nie są jakieś bardzo wymagające. O. O. A to jest na przykład bardzo ciekawe, bo to jest chyba kultura awiańska. Ale tutaj są też pochodnie. No to jest jakaś świątynia. Ło! Co ty? Co to się dzieje? Zostaw mnie, głupku! Cześć, nie możecie mi nic zrobić. Durnie. W ogóle, wiecie co? O, ale im mało biorę z tego. Już więcej im biorę z tego. Dobra. A z tego im nie wezmę więcej? Nie, nie trafię go. Dobra. Trudno. A powinienem mu więcej wziąć z tego. No dokładnie. To jest po prostu, wiecie, to jest po prostu siła. Kusza to jest po prostu siła i ona jest nie do powstrzymania, nie? Ale znalazłem jakąś awiańską, kurde, tom. Awiańską budowlę i to całkiem sporą. Myślałem, że to jest taka, tylko taka, o. Winged Urn. Zu, kolejny. Głupku. Gin. Dobra, więcej mu biorę z kosy. Czekajcie. Uzdrowię się. Przy okazji sobie zobaczę, co mi tutaj przyszło. Tia XD, dobra. Jakieś mi tu SMS-y przychodzą. Czekajcie. 270, 123. No, większy damage na uderzenie ma kosa, ale większy DPS ma. Ło, mogę się na tym położyć. Serio. No dobra. Ej, ale pierwszy raz w ogóle znalazłem na takiej planecie coś takiego, nie? W sumie spoko. W sumie spoko. Cieszę się, że znalazłem sobie taką o. Jakąś bardziej rozleglejszą. I z przeciwnikami. No, serio. Cześć, głupki. No gińciesz. Stella, I will avenge you. Nie, zavenge. O, medical kity dostaliśmy. To jest ważne. Trzy medical kity. Ojej. Pięknie. Pięknie. Nareszcie coś gdzieś jakoś. No Jezus, ile was tu jest? Więcej was matka nie miała, nie? Jeszcze mnie napierdziela tym gównem swoim. Ło!
Ile medical kitów? Dobra, opłacało się tu wejść. Chociaż mnie tutaj atakują co chwilę, ale opłacało się tu bardzo wejść. O. Jeszcze ktoś gdzieś jakoś, no pewnie, że tak. Ło, w ogóle pełno pochodni w jednym miejscu tak zgromadzonych, spoko. Będę miał się czymś rozświetlać. W sumie fajnie, że znalazłem coś takiego. No i ta pochodnia jedna tu wystarczy. Ta jedna pochodnia wam tu wystarczy, ja sobie tu porozświetlam. Co by tutaj nic czasami nie przeoczyć ciekawego. Ojeju! Ojeju, ile was jest? Halo! Halo, awiany! Przestańcie! Przestańcie mnie, kurna, bić! Głupki wy! Wy głupki wy! Jesteście głupi! Rozumiecie to? Wy życia nie macie! Ja was zabijam! Ginżesz, gościu! Gościu! Ja ci mówię! Ty ze mną nie masz szans na bliski kontakt, naprawdę! Nie ta liga! Ja już mam armor z dupy w ogóle, miliard armoru. Ło, co to? Ale ładne. Ale to było ładne. Jakie to jest dupne. To jest pieruńska budowla. Ło! Kolejni! Kolejni awianowie! Gincie! A już miałem z wami raz do czynienia. A nie, to z floranami, sorry. To nie z wami. Sorki, sorki, to nie z wami miałem do czynienia. Bez urazy. A czemu wy mnie atakujecie, głupki? Nie! Nie bij mnie! Głupku! Zostaw mnie! No kurde, jak ja to głupio zrobiłem. Dobra, jeszcze raz się tepamy na planetę. Dobrze, że tu nie będzie nic takiego, żeby ten... Ło, ale ich tu dużo, ale ich tu dużo, naprawdę. Pięknie. A tak, tam w tą stronę. Ej, to jest całkiem blisko pod powierzchnią Ziemi, nie? Całkiem bliziutko. I to jest pieruńsko duże. Ło, czekajcie. Wiadomość. Aha, no dobra. Zrozumiem. Przekaz. W ogóle nie wiem, czy chcecie jakiegoś live'a, bo mam X-Splita wreszcie. Odnowioną licencję. Więc mogę jakieś live'y porobić, bo X-Splitem mi nie ścina aż tak bardzo jak ten. Jak OBS-em mi ścinało. Bo OBS-em mi bardzo ścinało live'y, a X-Splitem praktycznie nie mam żadnej ścinki. Więc w sumie jest spoko. Kolejny gong. Ło, a tu już widzę coś. Coś się miga. Coś się tu miga. Chcę zobaczyć, co my tu fajnego jeszcze możemy znaleźć. Oprócz pikseli. I tak tu potraciłem dość sporo, bo umarłem. Czy w sumie umarłem tylko raz. Ale potraciłem troszeczkę. No dobra, gin. No ale we dwóch się na mnie nie rzucajcie, bo z dwoma to ja nie mam ten szans wygrać. Tak, zabiłem go, no wiem. I killed ktoś tam, Lark, coś tam, Singer, czy coś. Ty też zginiesz, głupku, jak nie pójdziesz stąd. To będzie zabawne. Spalił się? Chyba tak. Tak, spalił się. W ogóle, tak, spalił się, super, nie? No, spaliliśmy sobie gościa. No to super. Po prostu jesteśmy najlepszymi ludźmi na świecie, nie? O, a tego na przykład nie mogę rozbić. To ciekawe. No, tutaj są te pochodnie niepotrzebne. Aż tyle. Jedna wystarczy. Nic tu nie było nawet.
Nic tu nawet nie było. Hop, hop, ty durniu! Zostaw mnie. Głupi durniu. No i tak cię zabiję, no. Ascendant's Fire, czekajcie. Ile to bije? Ło, jaki DPS. Chociaż i tak mi się wydaje, że to może być słabe. Ale w razie jakby co? Czekajcie, bo to bije 408, a to bije 324, Rate of Fire 1417, Damage per shot 23. O, tu jest 53. Rate Fire. No to ma duży Rate Fire. No to może przez to być dużo lepsze, ale nie jestem pewny co do końca. Ojejku, 12 medkitów. Ojejku, ja ci dziękuję, gościu. Że byłeś takim grubasem i nosiłeś ze sobą tyle medkitów. Normalnie zachowałeś się w tym momencie jak ja. Boże, nie straszcie mnie. Nic mu nie biorę. Nie? Nic mu nie biorę. Z tego. Z tej ich strzelawki. Ta ich strzelawka jest do dupy. No tu w ogóle jakiś robak leciał przed chwilą, nie wiem czy widzieliście. Ale ja go zauważyłem. Chcę to. Start map screen. Star map screen, dobra. Ale sobie zrobię ładnie w domu. Ło! Data screen. Ale to będzie piękne. Ja wam mówię. Znaczy może nie w domu, ale w tym. W tym może, no. Wiecie w czym? W statku. Dobra, tu nie ma nikogo. Co tu mogę porozwalać spokojnie. Nie śpieszyć się z niczym. Tu mnie nikt na pewno nie napadnie. To i znowu to ładne coś. Dekoracyjny ptak. Nie ma tu żadnych skrzynek w ogóle. Nie ogarniam tego. Nie ogarniam tego miejsca. Nie ma żadnych skrzynek, a jest broniony jak cholera. Dobra. A! Głupku, ty się zaraz zabijesz od upadków. Opa, to chciałem. Data screen. Dobra, lecimy tutaj do góry. Ej, w sumie fajne rzeczy tutaj poznajdowałem. W sumie fajne rzeczy. Niedużo jakichś. Ło. Czekajcie. O, tu jest ta świątynia od zewnątrz. Tu jest dużo wody. Poza tym to chyba nic takiego. A jednak ty tu jesteś. No widzę. I'll kill you myself, scum. Aż tak brzydko do mnie mówisz, ty głupku? Ci dam scum zaraz. Rozpieprzyłem wszystkich twoich, a ty jeszcze mi powiesz, że mnie zabijesz sam własnymi rękami, tak? Ło, ale duże te. Decorative feathers. Feathers. Czyli dekoracyjne pióra. Ta bańka właśnie jest tyle problematyczna, że ona nie zawsze mnie prowadzi tam, gdzie ja chcę. Bo ona mnie odbija. No ale widzicie jak to jest. Cześć. Gin. Dobra, chyba wszyscy awianie wybici. Medical kit. No. Coś dostałem. Ach. No wiecie. Surowe mięso z kurczaka, no bo to awianie w sumie, no to. Sorki, panowie. Zjem sobie z was później potrawkę zrobię. Gyros sobie zrobię, o, bo gyros jest bardzo dobry. Nie wiem, czy lubicie też gyros, ale jest dobry, mega dobry, no. To jest jedna z lepszych potraw, gyros. Dobra, wracamy sobie do jaskini, żeby szukać surowców, bo taka była w sumie,
takie było założenie tego odcinka, żeby szukać surowców. Ja nie wiem, ile on już trwa, ale trwa na pewno około 20 minut. Kurde, to będę go musiał kończyć za niedługo, ale nam dużo zajęło. To ta kryjówka awianów, dużo czasu poświęciłem na nią, bo była strasznie duża i było tam pełno przeciwników. No ale patrzcie się. Patrzcie się państwo, drodzy, co my tu mamy? Egisold, rubin, wszystko tu jest. Wszystko oprócz tytanu. Fajnie by było, tylko nie wiem, czy ja na tych właśnie planetach mogę znaleźć tytan, ale jak jest tu platyna, to podejrzewam, że powinien być też tytan. Ale nie wiem, w jakiej częstotliwości on tu może występować. A piszcie w komentarzach na ten temat. No i co? W dzisiejszym odcinku zwiedziliśmy sobie tą świątynię tych gości, tych awianów. No i w kolejnym odcinku na pewno zrobię sobie ten trzeci już stół do tworzenia. No, crafting table taki w sumie, nie? Więc zrobię sobie taki crafting table, ten trzeci, który mi tam chyba będzie dawał więcej HP, więc będziemy może mogli pokonać wreszcie tamtego, kurde, gościa w robocie, tego pingwina. A tymczasem trzymajcie się ciepło, na razie, czołem. Cześć!